Cześć, witam. Kontynuacja tematu zlecenia transportowego i ustalenia warunki zlecenia transportowego. Praktycznie do 95% zleceń transportowych otrzymamy przynajmniej jedną stronę takiego druczku maczku, czyli kilkanaście, kilkadziesiąt podpunktów, na które zgadzamy się, akceptując zlecenia transportowe. Zgadzamy się na te warunki, jako przewoźnik, jako firma transportowa, jako kierowca, zgadzamy się na te warunki i postępujemy według tych warunków, które właśnie są tutaj dodane do takiego zlecenia. Na wstępie dodam, że warunki są często niekorzystne dla przewoźnika. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nawet bardzo niekorzystne, aczkolwiek transport to jest dosyć trudna branża, nie ma co się dziwić, że każdy próbuje się jakoś zabezpieczyć przed odpowiedzialnością. To jest ciężki temat. Po prostu omówię tutaj, jakie się pojawiają i z jakimi możemy się spotkać. Pierwszy punkt, zazwyczaj w większości, a praktycznie we wszystkich zleceniach, jest taki rama czasowa, czyli do 30 minut, jeśli nie odmawiamy zlecenia, na które tam zgodziliśmy się gdzieś tam na giełdzie czy podczas rozmowy. Po 30 minutach od wysłania, od otrzymania takiego zlecenia, jeśli nie anulujemy, nie odwołujemy, to jedziemy. Według tych warunków. Dalej oczywiście zleceniodawcy wymagają sobie, aby tu auta podstawiane były czyste, suche, z odpowiednimi licencjami, z odpowiednim wyposażeniem. Jeśli transportujemy materiały spożywcze, czy tam kontrolowanej temperaturze, trzeba im zapewnić odpowiednie warunki transportu i tak dalej, wszystko często jest uzależnione i obłożone karą, czyli jakimś tam obciążeniem w różnych kwotach, od 10 do 100% oczywiście różnie to wychodzi. Dosyć częstym punktem, który się pojawia w takich warunkach, jest czas wolny za postój przy załadunku bądź rozładunku. W tym przypadku tu mamy akurat 24 godziny, tak sobie wpisałem, jest 48 godzin w transporcie międzynarodowym, czyli 24 godziny w transporcie krajowym możemy stać pod rampą, a 48 w transporcie międzynarodowym i według tego zlecenia nie mamy prawa domagać się dodatkowych kosztów od zleceniodawcy. To jest bardzo dosyć częsty punkt, który się pojawia w zleceniach. W przypadku nieterminowych podstawienia samochodów oczywiście tutaj są takie warunki, że są różne kary, 20-50% frachtu. Nienależyte wykonanie zlecenia, no to 100% stawki frachtowej nie ma dla przewoźnika i tak dalej, i tak dalej. No, jakby nie było, każdy chce, aby ta usługa była wykonana należycie. Ja też chciałbym wysłać towar o godzinie 8 i żeby dojechał o 16. Chciałbym i skoro płacę, myślę, że wymagam. Zleceniodawcy przysługuje prawo wprowadzenia zmian. O, tutaj się raz z takim spotkałem, że 50 km od miejsca załadunku lub rozładunku zleceniodawca może sobie zmienić i przykładowo bez żadnych kosztów wyznaczyć dyspozycję przewoźnikowi, aby podjechał. Te 50 km dalej, czy tam 20 km dalej, bez żadnych dodatkowych kosztów. Jest to przynajmniej, raz się z takim z czymś spotkałem. Dalej mamy o ochronie danych, interesów klientów, zleceniodawcy i bardzo często pojawia się również poufność danych i takie różne, podobne. I tutaj myślę, że apel jako kierowca, ponieważ ja jeździłem sporo lat jako kierowca ciężarówki i tutaj apel stosuję do kierowców, którzy jeżdżą i nagrywają filmiki, wjeżdżają na firmę, nagrywają filmik i wyjeżdżają i potem sobie to publikują w necie. Myślę, że na pewno łamią w takim przypadku tutaj punkt 9 i 8 i 9 takiego zlecenia, a takie punkty się pojawiają praktycznie zawsze. W każdym zleceniu, dlatego uważam, że to nie jest dobry pomysł. Nigdy tego nie robiłem i nie proponuję nikomu robić. Takie jest moje zdanie. Co mamy dalej? Punkt 9, tu już mieliśmy. Gdzie to jest? Tu druga strona. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu oryginalnych dokumentów i termin pojawia nam się różny. 5 dni. 14 dni, 20 dni, różne naprawdę mamy terminy. Myślę, że na przykład 5 dni
To jest praktycznie termin nierealny, można powiedzieć, bo poczta idzie 2 dni, czyli praktycznie dzień po wykonaniu usługi musielibyśmy mieć już CMR-kę podbitą na stole, na biurku, żeby te papiery przygotowywać i wysłać je, żeby za 2 dni doszły. Akurat 5 dni wychodzi praktycznie. Także termin 5 dni jest, można powiedzieć, nierealny, różne są. I tutaj oczywiście wszystko jest obarczone obciążeniami. Różnie. Tutaj mamy na przykład, że jeśli do 20 dni wyślemy, no to 60 dni mamy termin. Jeśli powyżej 20 dni, no to mamy 90 dni i tak dalej, różne tutaj mamy, że tak powiem, groźby, bym powiedział. Faktury zlecenia powinny być wystawione, no takie bardziej księgowe wytyczne. Tutaj następne mamy instrukcje dotyczące przewoźników. Bardzo często mamy mnóstwo punktów, podpunktów, które musi spełnić kierowca, czyli zatrzymać się w odpowiednim miejscu, jeśli przewozi jakiś towar drogi, no to również w odpowiednim miejscu i tak dalej, takie wytyczne dotyczące realizacji już finalnej takiego transportu. Podczas załadunku odpowiednie oczywiście rozmieszczenie, czyli są tutaj wytyczne, że kierowca ma prawidłowo rozmieścić, prawidłowo zabezpieczyć, prawidłowo ustawić na naczepie i tak dalej, i tak dalej. Sprawdzić zgodność towaru z listem przewozowym, czy zgadzają się te sztuki. I jest mnóstwo tych punktów. Co tu mamy dalej? Nie zachowuje prawo. Oczywiście wytyczne dotyczące kolizji drogowych, opóźnień wszelkich i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pojawia się punkt również, że przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru między momentem wydania a zdaniem towaru, czyli na czas transportu za towar odpowiada przewoźnik i tak dalej. Wszystkich opóźnieniach informować. Co tu mamy jeszcze? Trzecią stronę. Bardzo często sobie tutaj zleceniodawcy zawierają taką informację, że jeśli chcemy podnająć kogoś do wykonania właśnie tego zlecenia transportowego, powinien o tym wiedzieć, powinniśmy go poinformować. Co tu mamy dalej? Już takie punkty formalne i zauważyłem, że brakuje jeszcze jednego ważnego punktu, a mianowicie kontakt z klientem. Bardzo często jest taki warunek w zleceniu, kontakt z klientem, czyli zleceniodawca tutaj, czyli GoSped na Krakowiaków, zastrzega sobie, że jeśli się spróbujemy skontaktować z firmą Stal Import albo z jakąś budową, albo jakimś deweloperem przykładowo może, który realizuje budowę, będziemy próbowali się kontaktować ze Stal Importem i próbować mu oferować swoje usługi transportowe, czyli pomijając pana czy panią GoSpeed, to dostaniemy karę przykładowo 10 tysięcy euro, albo 50 tysięcy euro, albo 100 tysięcy euro. Takie kwoty się pojawiają w zleceniach i to jest normalność. Takie zlecenia się pojawiają. Bardzo ważny punkt, który się pojawia praktycznie w każdej z ustaleń i warunków zlecenia transportowego, o którym tutaj akurat nie wspomniałem, jakoś mi tam umknął, ale o nim mówię po prostu, więc wszystko jest jasne. Dobra, to by było na tyle. Myślę, że fajnie to jakoś wyszło. Podzieliłem to wszystko na 3 takie odcinki, krótkie, zwięzłe. To by było na tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.